Witajcie w kolejnym odcinku z serii Kaczka w trasie, w którym chcemy Wam pokazywać, jak Mercedes Kaczka 4x4 Camper radzi sobie na dłuższej trasie. Właśnie wjeżdżamy do Serbii, stoimy w tej chwili na granicy, czekamy na kontrolę, zaraz się okaże, jak to wszystko pójdzie i zapraszamy Was do oglądania. Jedziemy nad rzekę Sava. Szamy udało się bez żadnych tam problemów. Pani tylko sprawdziła nasze dowody i dowód rejestracyjny, zerknęła sobie do cargo, sprawdziła, czy nie przemycamy ludzi. Przemyciliśmy psa, bo był cicho, więc nie dawałam jego paszportu. O dziwo. Trzeba przyznać, że problem mamy taki, że jedzie przed nami jakiś totalny kopciuch. Jedzie równie szybko jak my, więc z tym problemu nie mam, ale nie zjeżdża na żaden przystanek. Tak śmierdzi, a my żadnego tutaj wewnętrznego obiegu. Okien w życiu nie zamkniemy, bo nie mamy klimy, byśmy pomdleli za chwilę. A więc w takich sytuacjach przymierzamy się do pierwszego na tej trasie wyprzedzania, ale co chwilę są przejścia dla pieszych, więc nie ma gdzie. Jesteśmy w górach w Serbii i jedziemy właśnie 30 na godzinę pod górkę. Ten samochód jednak czuje się za ciężki i mu po prostu trudno podjeżdżać. Co prawda myślę, że jechalibyśmy około 40 na godzinę, gdyby nie fakt, że przed nami jedzie tir. Nie chcemy go wyprzedzać, bo jednak na pewno na tyle się nie zbierzemy, żeby nie blokować ruchu generalnie, ale w górach jest ciężko. Co nie znaczy, że nie wjedziemy. Wjedziemy tylko naprawdę wolno. Trochę się czujemy takimi zawali drogami. Tymczasem jesteśmy na pierwszej miejscówce tutaj w Serbii. Przede mną jest rzeka Sava. Tutaj jest piękne rozlewisko, po prostu wygląda to prawie jak jeziorko, woda spokojna i cieplutka. Wczoraj przyjechaliśmy i hop do wody, poszliśmy się trochę przekąpać i znajdujemy się w ciekawym miejscu, w takim jeszcze nie nocowaliśmy, ale zostawię Wam tą miejscówkę, bo uważam, że warto tutaj przyjechać. Nie wypowiem niestety nazwy miasteczka, w którym się znajdujemy, bo w życiu po prostu nie dam rady, połamię sobie język. Natomiast jesteśmy na obrzeżach miasta, za mną jest blokowisko, my jesteśmy przy takim terenie właśnie, tutaj rzeka, tu jakieś boiska. Serbowie sobie ławeczki zrobili, miejsce na ognisko, tam jest plaża, jakieś łódki i tutaj po prostu tętni życiem. Patrzcie, jakie spotkanie, kaczka z żółwiem. Wyskoczyłam na niezbyt ruchliwej drodze, która jest oznaczona, że ma nachylenie 10-stopniowe. Biegnę nagrać Siemo, który ledwo jedzie tutaj na dwójce, a ja zapragnęłam tu nagrać. Ciśnie. No z 30 na godzinę ma jak nic. I taka to robota vlogera. Rowerem byście Państwo szybciej nie podjechali. Przynajmniej nie elektrycznie. Przesunęłabym nogi, ale się boję. Podsumowanie. Muszę jeszcze poćwiczyć. Ale fajnie, znaczy naprawdę fajnie, ale się boję jeszcze. Te robaczki mają rave,
i obawiamy się, że będą z tego dzieci. Chyba zaraz się stanie to te koncentracyjnym rogiem naszego kampera i wszystkie ulegną zagładzie. Eksterminacja. Ja jakby mówiłam, spalisz kampera. Kurde, spaliłem. Kampera? O kurwa, kampera. Jezu, my jesteśmy czasami tacy durni, że aż mi przykro. Opuszczamy przepiękną miejscóweczkę w Serbii, to już druga noc w tym kraju. Podoba nam się na tyle, że zostajemy tutaj na trzecią noc. Póki co wyciągnęliśmy takie wnioski z tej naszej przygody, że nie chcemy się tak spieszyć, nie chcemy robić na siłę nie wiadomo ilu kilometrów, więc postanowiliśmy sobie pozwiedzać tę Serbię, a olać Czarnogórę. Zrobimy to następnym razem. Gdybyśmy się zdecydowali na Czarnogórę, no to jeździlibyśmy ciągle po górach, ciągle na dwójeczce. Nie chcemy spędzać po 6-8 godzin w aucie, więc skrócimy sobie troszeczkę trasę i będziemy się cieszyć z tego samochodu bardziej jako kampera niż jako środka transportu. To znaczy oczywiście przemieszczać się będziemy, ale trochę więcej wypoczywać. Fajne mamy światła, co? Lokal sausage. Chciałam spróbować jakiegoś serbskiego dania, ale tak nie bardzo mają. To jest serbska sałatka. Jeszcze nie było tej soli i pieprzu. Po prostu bez żadnych przypraw pokrojony ogórek, pomidor i papryka. To jest homemade sausage. Mam nadzieję, że będzie dobra. Zaraz się dowiem. No a Siemo wziął owoce morza, bo ja takich rzeczy nie tykam. W kraju, który nie ma dostępu do morza, ale uwielbiam, także... Nie robię w domu, także... Próbujemy, no trzeba. My nie jesteśmy tacy za bardzo restauracyjni, ale raz trzeba zajechać i czegoś spróbować. Tak wygląda nasza droga dojazdowa. Muszę przyznać, że Google Maps czasami potrafi nieźle wpierdzielić, bo mamy jeszcze chyba z 8 km do przejechania tędy. Lepiej się odsunę, bo tutaj kawałek będzie trzeba na pewno gaz nacisnąć. Oj, Siemo chyba nie jest zbyt zadowolony, że wybraliśmy tę trasę. Jest, ale nie jakiś tragiczny. Jezu, słyszycie to? Ciasno! Trochę się martwimy, że mocno haczymy o wszystko. Podsumowanie naszej jazdy po górach jest takie, że idzie to dosyć ciężko. Jest to trochę męczące, bo mamy no średnią prędkość, jeżeli nachylenie jest 8-10%. Takie 20-25 na godzinę. Musimy wjeżdżać na dwójce, bo trójka nie łapie tak szybko.
No i to jest po prostu trudne dla nas, dlatego zrezygnowaliśmy między innymi z Czarnogóry czy Albanii, żeby się nie przeprawiać tylko godzinami przez te góry, a odpocząć i skorzystać, bo ten samochód mimo to jest cudowny, naprawdę nam się w nim fajnie podróżuje, ale chcemy też trochę odpoczywać. Wolimy zdecydowanie slow travel niż milion kilometrów travel. Nie będziemy nabijać na siłę i jeździć nie wiadomo gdzie. Chodzi nam o to, żeby odpocząć, żeby poeksplorować trochę teren i zresztą Serbia nam się bardzo spodobała. Jest to kraj dziwaczny, zaniedbany trochę zaśmiecony, no trochę to tutaj jestem zbyt miła akurat. Natomiast to ma swój urok, jest przaśny, ludzie są przemili. Czasami się trafi chociażby takie otoczenie, jesteśmy na pięknej łące, pachnie tutaj po prostu lasem, naturą, prześlicznie wzgórza, widoki, no zobaczcie sami jak to z drona wygląda. Dojazd tutaj z kolei był też kolejnym wyzwaniem, fajną przygodą. Trochę stresująco muszę przyznać, dlatego że oczywiście, że mamy napęd na 4, reduktor, blokadę mostu, tak? A ta droga, no tam krzywa, kolejny coś i ten samochód daje radę, ale jednak jest stary, nie chcemy go zniszczyć. Nam nie chodzi o to, żeby się bawić w nie wiadomo jaki offroad. Po pierwsze nie mamy z tym jakiegoś dzikiego doświadczenia, a po drugie my chcemy, żeby ten samochód żył jak najdłużej, żeby żył z nami, żeby nam służył, a nie żeby go zniszczyć, żeby złamać ośkę albo cokolwiek innego. Plus to, że ten samochód ma mega zdolności terenowe, to jest jedno, ale ma też spory gabaryt. W związku z tym, jak jedziemy, jest węziutka droga, fajnie otoczona takimi krzaczkami, no to my zbieramy te gałęzie po prostu masakrycznie. Więc już jest trochę porysowana ta buda, a to jest nasz dom, to ma być nasz dom, więc nie chcemy go po prostu za bardzo uszkodzić. I tak teraz nie mamy wyboru i czeka nas spora przeprawa po takiej właśnie drodze. No ale co, damy radę, ten samochód daje radę powolutku, ale zawsze do celu i to cenimy. Dzisiaj jeszcze chwilę eksplorujemy Serbię, a potem już uderzamy na Bułgarię.